Cześć, witajcie w kolejnym filmie od mtbxc.pl. Ja jestem Tomek i zapraszam Was na kolejny odcinek programu cyklicznego. Pierwsza wiadomość, którą dzisiaj dla Was mam, dotyczy wyścigu dookoła Flandry, no a dokładnie konferencji, która miałaby się przy tym wyścigu odbyć. No, na tym konferencji został zaproszony Lance Armstrong, czemu bardzo mocno sprzeciwia się Międzynarodowa Unia Kolarska, oczywiście głównie w osobie jej prezydenta. No i prezydent Międzynarodowej Unii Kolarskiej zapowiedział już, że jeśli Lance pojawi się na tym wyścigu czy na tej konferencji, to jego tam nie będzie i odbędzie jakiś inny wyścig. Czyli mamy taki trochę bojkot Lance'a przez prezydenta Unii Kolarskiej. Zobaczymy, jak zareagują na to organizatorzy wyścigu. Druga wiadomość dotyczy transferów na naszym lokalnym podwórku. Otóż zespół CST7R MTB Team zasila Jakub Nice, który ostatnio jeździł trochę na szosie i wraca do kolarstwa górskiego. No także zespół CST będzie miał kolejne wzmocnienie i będą mogli mieć coraz lepszą siłę na maratonach. Kilka dni temu miała miejsce prezentacja teamu Primaflor Mondraker Rotor. W tym teamie m.in. będzie jeździł Andrej Cink. No i na tej prezentacji został też pokazany nowy rower Mondrakera w pełni zawieszony. Na razie nie znamy jego nazwy, ale będziecie sobie mogli zobaczyć, jak on wygląda. No, projekt wygląda dosyć obiecująco i czekamy, aż ten rower zostanie ujawniony. W dzisiejszym programie cyklicznym to już wszystko. Dzięki za Waszą uwagę. Widzimy się oczywiście w piątek. Do zobaczenia. Cześć!